Sztuczna inteligencja. Jest jej coraz więcej. Ludzie się chwalą, co wyprodukowali własnymi słowami. I ja też. O, takie coś udało mi się stworzyć, takie dzieło sztuki, taki obraz i taki. To wszystko w Midjourney. My będziemy pracować dzisiaj na DALL-E, dlatego że do DALL-E możemy wrzucić własne zdjęcie, zaznaczyć obszar, który chcemy edytować i zmienić go w cokolwiek chcemy. Czy graficy i artyści mają się czego obawiać, czy może wręcz przeciwnie? Na to pytanie mam nadzieję, że odpowiecie w komentarzach. Ja natomiast uważam, że montażyści i edytorzy wideo mogą się cieszyć, dlatego że jest już kilka konkretnych rozwiązań, które naprawdę pomagają, ale przede wszystkim można zrobić rzeczy, które do tej pory były niemożliwe. Ja nazywam się Adrian Kilar i zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, bo przed Tobą kolejna Mówi Kamera. Zaczynamy! DALL-E jest bezpłatne do pewnego momentu. Mamy kredyty, które nam uciekają z ilością wygenerowanych obrazów. Mamy też kolejne ograniczenie, rozdzielczość 1024x1024. W takim kwadracie możemy działać, więc małe obrazy bez problemu przemienimy. Natomiast w dużych to musimy tak jakby na rad. No i jak się domyślacie, będziemy działać klatka po klatce. Trochę staroświecko, ale na razie inaczej się nie da. Przyszłość na pewno pokaże, że się da. I będziemy mogli generować całe wideo w dużych rozdzielczościach. Pewnie za sporą opłatą. Przechodząc do rzeczy, wycinamy sobie klatki. Możemy to robić screenshotami w Premierze albo wyrenderować po prostu JPEG-i. W DaVinci Resolve też jest na to sposób. Zobaczcie jak. W tym celu klikamy prawym, wybieramy New Fusion Clip, przechodzimy w zakładkę Fusion, znajdujemy noda Shift Spacja Saver, czyli wygaszacz, Browse, tutaj ustawiamy All Files, nazwa naszego pliku i końcówka JPG lub PNG, jak wolimy. Następnie zakładka Fusion i Render All Savers. I gotowe. Jak się domyślacie, efekt będzie dwusekundowy, no bo nie chcemy tutaj spędzić całego dnia. Wrzucamy sobie, uploadując jedno zdjęcie do DALL-E, zaznaczamy obszar, no i wpisujemy, co chcemy. Czasami może być moment, że gdy narzucamy ten efekt i nagrywamy w 1.50, to mamy przecież do czynienia z motion blurem, z ruchem. No i dlatego, żeby uzyskać ten efekt realistyczny, wystarczy, że dopiszemy do końca motion blur. Szkoda, że nie można generować jednego konkretnego obiektu, tylko każdy jest inny. Ale to pewnie również kwestia czasu. Wracając do naszego zadania, przenosimy zdjęcia po linii czasu, ale w preference, w timeline, musimy mieć styl image 1, aby nasze klatki nie trwały dłużej niż właśnie jedna klatka. U DaVinci Resolve jest podobnie, ale trochę inaczej. Wchodzimy w DaVinci Resolve, preference, a następnie user, potem editing i szukamy standard still duration, które ustawiamy na jedną klatkę. Teraz już nasze zdjęcia możemy przerzucić na linię czasu i już wiemy, jak zrobić timelapse'a. Ale wracając do Premiera. Dostosowujemy kropa, aby pozbyć się kolorowych elementów dorzuconych przez DALL-E. Teraz już tylko konieczność, czyli dźwięki. Wyszukuję je w artliście, dorzucam, no i gotowe. Pora na reklamę! Artlist.io to jest baza z ogromną ilością utworów muzycznych i dźwięków do Twoich filmów. Licencja pozwala na wykorzystanie praktycznie wszędzie, oprócz gier komputerowych. Jest też opcja influencerska, tańsza. Artlist.io jest to baza z muzyką, do której tworzą utwory artyści z całego świata. I co chwilę, codziennie praktycznie dochodzą nowe. Znajdziemy również polskich artystów, m.in. Jakub Pietras, który tworzy tam niesamowite utwory, a ja wykorzystam je do serii Zaplecze Pollywood. Dobre posegregowanie pozwala na szybkie znalezienie utworu, więc zyskujemy czas. Mamy też opcje podobne i to też naprawdę się sprawdza. Wyprzedzając pytanie, licencja nie przepada, gdy zrezygnujesz z abonamentu. Ważna jest data publikacji filmu z tym utworem, aby była w momencie, kiedy korzystasz z Artlista. Dodam jeszcze ważną rzecz, bo jest coś całkiem nowego od niedawna, czyli Artlist Max. Jest to połączenie wszystkich produktów Artlista. Jest to również Motion Array, czyli platforma z presetami, z szablonami, z grafikami, z wszystkim, co potrzebuje edytor wideo do urozmaicenia swojego projektu. Jest również platforma ArtGrid, gdzie znajdziesz niesamowite ujęcia najwyższej jakości. W pierwszym pakiecie możesz je pobrać nawet w RAW-ach i możesz je wykorzystać do swojej reklamy. No i jeszcze na koniec program do montowania. Prosty, szybki, który łączy wszystkie te rzeczy. I ta całość to jest nowy pakiet Artlist Max. Link znajdziesz w opisie. Dzięki nim uzyskasz 2 miesiące gratis. A teraz przejdźmy dalej. Osobiście z dużą nadzieją patrzę na rozwój sztucznej inteligencji, dlatego że może ona naprawdę na rynku wideo i filmowym sporo namieszać. Już niedługo na pewno powstanie nie tylko film stworzony przez sztuczną inteligencję, ale właśnie montażyści będą mieli trochę wolnego. Podejrzewam również, że to jest kwestia czasu, aby naprawić overexposure, czyli przepalenia. No bo co to za problem, żeby sztuczna inteligencja dorobiła kawałek skóry tam,
gdzie jest zjarana. Moi drodzy, to była Movie Kamera, mam nadzieję, że wam się podobało, bo jeżeli tak, no to subskrypcja, komentarz i łapka w górę koniecznie tutaj jest konieczna. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!